Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiłem, że najpierw znajdę przeciwnika w speedrunie, a potem rozpocznę transmisję, żeby długo nie czekać. No i zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. Przeciwnik wyszedł hetmanem na H5, od razu atakując mi pionka. Bardzo dziwne podejście. Mogę zagrać po prostu E6 i wszystko gra. Więc gram E6. Kiedyś tak na żywo mi grał pewien mistrz szachowy, ale to jest w ogóle totalna bzdura. Gość praktycznie 2300 i gra takie rzeczy. Nie wiem, o co chodzi. Może chciał po prostu zasadzić szewczyka albo zaskoczyć, albo się wygłupia, albo co. No dobra, ale ma takie prawo, więc gramy. Oczywiście komentuję swoje ruchy, przypominam, tłumaczę co i jak. C3, tutaj D4 grozi. Dziękuję przede wszystkim też za łapki w górę i komentarze. Przypominam o szachowo.pl, świetny sklep szachowy, 10% zniżki na hasło Pan Szachus. Muszę trochę poreklamować, to proszę mi wybaczyć. Dobrze, mamy goniec na B5. Okej, tutaj jest opcja wybicia, mogę tak zagrać, tak sobie zaplanowałem. Po tym ruchu, jak on zagrał, ale najpierw zagram sobie skoczkiem, żeby zaatakować hetmana, atakować pionka. Odejdzie hetmanem tu albo tu, dokładnie. I zagram hetmanem na B6. Może to się ruch wydawać dziwny poniekąd, ale właśnie chciałem odbić hetmanem tutaj na C6. No i dobra, jestem bardzo zadowolony, mam parę gońców. Atakuje tutaj pionka na E4, więc on może jakiś taki ruch będzie musiał zastosować. Zastanawiam się, czy takie zagranie nie będzie fajne, jak będzie ruch D3. No bo nie bardzo wiadomo jak bronić, bo F3 jest raczej bardzo kiepskim ruchem. No przypominam też, że mam 2300 ponad ranking już do speedruna, do końca speedruna 2400 ranking jak osiągniemy. Znaczy zobaczymy co dalej oczywiście, ale takie jest założenie, tak mi się wydaje, zobaczymy, zobaczymy. Wiem, że też ktoś pisał, czy speedrun nie mógł być, by być rozgrywany na liczesie. Biorę to pod uwagę jak najbardziej. Dla mnie to nie ma większej różnicy. Po prostu się przyzwyczaiłem troszeczkę tutaj do chesscoma, jeśli chodzi o speedruny. Ale na liczesie jak najbardziej też właśnie grywam. Dobra, ciekawe, D3. I teraz bardzo się zastanawiam nad tym ruchem. Jedno jest pewne, jak on wybije, to ja wybiję. Będę miał figurę w grze. Ten pionek będzie chyba słaby. Dobra, niech tak będzie. To wydaje mi się dobrym posunięciem logicznym. Jeżeli będzie takie zagranie, zawsze mam wtrącenie. A potem uderzam na pole G2. Skoczek, to było do przewidzenia. Zbijam pionka centralnego za pionka mniej centralnego, że tak powiem. Okej, okay, hetman zbił. No mamy normalną pozycję. Okej, okay, to się wszystko unormowało. Bardzo mnie kusi taki plan A5, B6 i goniec. Wiecie co? Ja tak zagram. Zagram tak. To też ten pionek czasem się przyda na A5, znaczy na A4. Ale B6, goniec A6, będzie fajnie tutaj atakowany. Dobra, skoczek tu wchodzi. Tego trochę nie przewidziałem, ale gram swoje. Gram konsekwentnie. Skoczek D4 wygląda dobrze. Będzie tutaj, tutaj. No może trochę ten plan faktycznie wyszedł tak, jak wyszedł. Zagram tu, on zagra tu, ja zagram tu na pionka i będę tu atakował. Tak zrobimy. Sprowokujemy. Bardzo dziwny ruch z mojej strony. Tak mi się wydaje, że to jest dziwny ruch, ale konkretne działanie chcę wykonać, dlatego też tak gram. Jeżeli nastąpi takie posunięcie, no właśnie, co zagrać? Czy zbić? Pionek zbije, tu będzie groziło. Mogę poczekać z tym. Zagrajmy sobie najpierw gońcem, żeby zrobić roszadę. On oczywiście może wejść skoczkiem. Ja mogę odejść, tu będzie się wszystko trzymać. Robię roszadę, żeby mieć już tego króla zabezpieczonego. Poza tym też hetman H5 mi się wydaje, że jest fajną opcją. O, właśnie, skoczek wchodzi, taki ruch grozi. Zawsze mogę gońcem zagrać tu. Hetman H5. Będziemy próbować atakować. Ruch D5 będzie możliwy. Poza tym goniec może wejść tu. Tu się pionek broni. E5, tak po prostu. Dzieje się, słuchajcie. Dzieje się. To mnie kusi, bo grozi tak. Potem goniec C5. No, jedziemy. Jedziemy. Skoczek G4. Za chwilę zagram tu i będę groził biciem i będę groził matem. Ale ładnie zagrał. Dobra, tu mu muszę oddać.
Ładnie pograł. Zawsze po takim ruchu na szczęście mam odejście. Myślę, czy nie gonię C5 teraz, żeby tu uderzyć. Tylko, że na F2 nie będzie mi się opłacało. Ale ustawienie gońca aktywnie też jest jakimś dobrym pomysłem, wydaje mi się. Myślę, że tak. Myślę, że zagramy aktywnie gońcem. Niech te figury próbują grać aktywnie. Oczywiście, tak, pionka wziął, to sobie z tego sprawę zdawałem. I chciałem nawet, żeby ten pionek został wzięty. Ale zaraz, a nie mogę tak. On tu, ja tu, on tu. Zawsze mogę tego hetmana pogonić kilka razy i mieć aktywną wieżę. Zastanawiam się, czy taki ruch nie jest lepszy, żeby trzymać wieżę na F8, żeby nie było matów. Wjechać tam i spróbować zbić tu. To może być ciekawy pomysł. Tak mi coś tu pachnie, że ta pozycja powinna być już bardzo dobra. Z drugiej strony, jak zagram tu, liczę na to. Zagram tak, on zagra tak. Właśnie, niby ta aktywność się pojawiła, ale końcem nie mogę tu. Ale może wtedy tu i koniec wejdzie. Dobra, zagrajmy tak. No wieża D8 się tak troszkę też oczywiście narzuca. Żeby tego hetmana nieco wybić z rytmu. Poza tym jak hetman zagra tutaj, ja nie muszę grać wieżą. Ten hetman na C7 nie będzie chyba stał tak super. Tak sobie głośno myślę oczywiście, mogę się mylić. Zobaczymy jak to wyjdzie w tej sytuacji, bo no goniec na B7 stałby dobrze. No, ten pionek oddany bardzo świadomie. Zobaczymy, może po takim ruchu w ogóle tak zagrać? Jeżeli tak, to tu. Jeżeli wieża wejdzie, to oczywiście wybicie, wybicie i goniec tu i się trzyma. Aha, nie mogę na F3 wybić, przecież on wybije. Nie mam mata na H2. Co ja wygaduję? Hetman C7, a jednak zagrał hetman C7. Wydaje mi się, że jak... No nie, to tu remis to już mam. Zobaczcie, gram wieża C8, on tutaj hetmanem, ja z powrotem i mogę uzyskać po prostu remis, bo wracać wieżą sobie w jedną i w drugą stronę mogę. Tylko, że ja tego za bardzo nie chcę. Ciekawe, a może tak teraz? Czy to coś da tu? Nie, to nic nie da tak naprawdę. Dobra, wieża D3. Gramy wieżą na D3. Skoczek. A do tego ruchu się w ogóle nie spodziewałem, przyznam się. Się broni oczywiście. Ale może jednak... Poczekajcie, strasznie dużo dobrych opcji jest. 5 minut mam. Bo opcja jest taka, że tutaj i goniec się otwiera na wieżę. Czy on w ogóle to policzył? Tutaj. Oczywiście bronię tu. Zastanawiam się też nad wieżą F8. Zmysł taktyczny, panie Szachuś. Tutaj, bo zawsze jak on tu odbije, to z szachem, ale tutaj jeden szach też nic mu nie da, więc dobra, spoko. Zastanawiam się tu, czy tu nie jest dobre, tu. No, takie bardzo wariackie. Ciekawe to bardzo. W blicu to bym tam trzasnął, ale muszę się zastanowić jeszcze tutaj, bo oddać figurę to łatwo, ale czy to będzie działało później? Ten skoczek nie będzie miał za bardzo gry. Tutaj. Dobra. Powinno się jakoś zgadzać. Mi się wydaje. No tak aż się prosi, bo tym bardziej, że goniec strzela jeszcze w wieżę, to no. Wydaje się, że to powinno mniej więcej działać. Ale mnie gość zastrzelił tym ruchem. To znaczy tak, spokojnie, bo tutaj jest wszystko ok, bo ja jakoś zawsze odbijam.
Ale zastrzelił mnie tym ruchem. Jeszcze patrzę, czy tu jakieś wtrącenia nie wchodzą. No dobrze, to chyba muszę zagrać tutaj. Po prostu na skoczka. Dokładnie, on odbije. Nie, źle zagrałem. Tu mogłem, żeby tu bronić. Bym miał fajne odbicie tutaj. Ale może też nie jest najgorzej. Dobra, biorę wieżę. Aha, tu nie mogę zbić, ale mogę zbić tu. I tak uczynię. I tego pionka będę chciał zmasakrować. Muszę chyba zagrać tak. Tak, muszę tak zagrać. No i zaraz, a ja mam pionka mniej, to jeszcze jednego muszę odzyskać. No to jednak to wyszło jak wyszło. A teraz tutaj, dlaczego nie mogę? Aha, bo on tak, nie. Co ja gadam? Dobrze. Nie do końca dobrze. A czasu mam mało, więc ja tutaj muszę szybko decyzję podjąć. Dobrze, podejmować szybko decyzję. Może w ogóle tak? Nie, no tutaj, tutaj, tutaj. Najpierw tak, może skoczkiem. Na związaniu będziemy bazować. Jak wybicie, to się zastanawiam w ogóle, czy nie tak zbić. Tak, może będzie lepiej. A taki ruch grozi tutaj. Ciekawe, czy to gość przewidział, bo mam teraz takie zagranie. Wszystko widzi. Spróbujemy tak wymienić hetmany. Król jakby tu szybko podszedł. Dobra, mało czasu, więc ja muszę szybko reagować. Skoczek jest świetny, tylko właśnie po tym ruchu muszę tak i tak. Będę bronił. Będę bronił. Tutaj, nie? Co? Aha, okej. Ale tak działa. On nie może zbić, bo dostaje mata. Kurczę, ja dostaję mata. Masakra. No to teraz pokiełbasiłem. Strasznie zwaliłem pozycję. Za mało czasu, za mało czasu. Oj, przegrana. Szkoda, ale dobra pozycja była. Dobra pozycja. No i goniec tu ujeżdża. Kurczę, muszę tak bronić. Ale nie, to wieża tutaj. I mat grozi, po prostu nie mam lufcika. A, nawet tu, dobra. Kurczę, szkoda, powiem wam. Zły jestem strasznie. No, strasznie jestem zły. Może będzie chciał rewanż. Zły jestem, bo pozycja była naprawdę dobra. No dobra, trzeba się zrewanżować. Trzeba się zrewanżować z gościem. Dobrze, że chociaż przyjął ten rewanż. Aj, taka pozycja, no trzeba dokładnie to było policzyć. Za mało czasu już miałem. To jest właśnie to, gospodarowanie czasem jest bardzo istotne. Ale taka złość sportowa, znowu się to we mnie budzi, tak jak kiedyś w Titled Tuesday. Ta złość sportowa jednak jeszcze jest. Ale to dobrze, to znaczy, że chce się rywalizować. Na tym to też polega. Ok, poszło bicie, wyprowadzam sobie skoczki i będziemy działać. A6, no taki ruch oczywiście znam. Tutaj sobie lubię pokombinować w gambicie hetmańskim, więc sobie będę kombinował. W ten sposób pionka oddałem. Goniec pewnie B7. Wszystko normalne, robię roszadę. I tyle w temacie. No, przeciwnicy lubią te pionki brać, zauważyłem.
No tutaj poderwać skrzydło trzeba, grając A4. Na B4 oczywiście też trzeba zwracać uwagę. Cofnę skoczka i potem go tutaj wyprowadzę. A pozycja jak każda inna. Skoczek D2. Przypuszczam, że coś takiego nastąpi. A tutaj. On tu. Okej. To nie do końca może będzie takie fajne. Ale zagram tak, żeby zagrać E4. Tutaj od razu poszedł, to jest ciekawe. Gońcem chce się rozwinąć. Gra dosyć szybko. Gość. Zresztą ja również. Co mnie tak super zablokował teraz? Się wierzyć nie chcę. Czy taki ruch jest dobry? Bicie, bicie. To raczej nastąpi skoczek A7. No dobra, lecimy. Lecimy z tym wariactwem, moi drodzy. Lecimy z tym wariactwem. Trzeba próbować otwierać pozycję, bo inaczej nas tu zagniecie przeciwnik. Oczywiście on ofiarę przyjmuje. No bo dlaczego ma tego nie zrobić? I teraz chyba jakoś tak. Chyba coś pograłem nieodpowiednio. Jak to u mnie bywa właśnie? A może tak? Nie, tak nie mogę. Bo mi goniec zbije tu. A to co z tego, że on zbije tam? Wiesz, jakie 4. Już w ogóle mi do głowy przychodzą takie głupotki. Brakuje mi wyprowadzenia figur. Bardzo tego mi brakuje. Pionek. Jakoś czuję, że tu coś trzeba będzie oddać za chwilę. Może tak w ogóle. Niech będzie. Atakuje króla, który jeszcze nie jest zruszowany. Ale niech będzie. No spróbuję po prostu wyjść szybko hetmanem. Tak sądziłem, że to nastąpi. Atakujmy. Co to? No, na razie nie może wziąć końca. Spróbuję, żeby zagrał G6, osłabić trochę mu skrzydło. Tak, na razie skoczek może sobie stać tutaj. Problem w tym, że on ma dobrze figury rozwinięte. Tak, chyba trzeba zagrać. Zejść w ogóle z tego paskudnego związania jednak. Troszkę wbrew szachom, ale chodzi o to, żeby ten skoczek miał swobodę, żeby goniec się rozbrykał. Czy to ruszada nie może być tylko zrobiona? No właśnie. Może w ogóle tak teraz? Może tak. Bo jak on zbije, to ja tutaj. Już się trochę zaczynają rozgrywać figury. Dwa pionki mniej. Jak widzimy, próbuję atakować na maksa. Tutaj. On zagra tu. Będzie chciał mi wymienić. Tak, mogę. On też zagra tak. Nieciekawie to wygląda. Nieciekawie. No niestety, to takie są szachy. No dobra. Nie mogę też oddać figury tak już perfidnie. Ojejku, co ja pograłem? Przecież ja będę zmuszony teraz do wymiany figur. Będę musiał wymienić hetmana na B6. Przecież on tu zagra i atakuje. Dobra, tego nie widziałem. A, tak nie zagrał jednak. Gorzej zagrał chyba, bo jak zagram tak, to goniec broni. Może to jest lepsze jeszcze. Ale jak tu zagram, to tu nie wejdzie. Dobra, gram koń E5. To może być lepsze. Czy on tutaj jakąś ma drogę? Jakąś ma. A jak zagram tak teraz? Uciekaj. Uciekaj, gościu. I tam jakieś palnięcie już mi się szykuje. Już tutaj. Nie no, mega ostre. W ogóle nawet nie wiem, co się dzieje już.
Teraz mi ten skoczek wisi i ten. Przekopałem. To przesadziłem. Zdecydowanie przesadziłem. Kurczę blade, ciężka sprawa. Trzeba mieć, no, chodzi o to, że już gram z nim rewanż, to jest troszeczkę inna gra. Tak bardziej na takim wkurzeniu sportowym i to też do końca chyba nie jest dobre, bo jak widać... No dobra, co ja mogę zrobić, no... to już bez sensu posunięcie. Jak zbije hetman, to zbije tu. No ale to... Albo wtrącę jeszcze tak. No właśnie. No właśnie. I nic tu się wielkiego dla mnie dobrego nie zadzieje raczej. Może jeszcze coś tam spróbuję poatakować. Ale nie, no nawet taki ruch jest przecież. No, no już próbuję grać bezpiecznie. Słusznie zresztą. Może jeszcze się złapię na to i wybiję i tam skoczka wezmę. Grożę wieżą. No figura mnie, no to nie ma to o czym rozmawiać, on nawet może wrócić. Wieżę oddaję. No wezmę, no co mogę, co ja mogę tutaj. Wezmę tę wieżę, tylko że... Co? Naprawdę? A co po tym? On daje mi szansę w ogóle jakieś tutaj teoretycznie. Teraz mam jakość więcej, ale on ma dużo pionków. A no właśnie, właśnie, właśnie. Tak sobie to wymyślił. Jak wezmę tu? Aha, to on zagra tak. Masakra. Dobrze to wymyślił. No dobra, ale muszę wziąć. Zawsze zbiję hetmanem tu, odbiję i potem gońcem zagram. I to będzie dalej figura mniej. To będzie dalej figura mniej. Cudów nie będzie w tej pozycji. Naprawdę tak dobrze grał. A, tutaj, nie, tu nie może. Tu jeszcze jakieś... Nie, no to jest... Sami wiecie. Jeszcze dogram kilka posunięć. Może nie zauważy. Ale raczej zauważy. To jak wezmę tutaj, to i tak pionek ucieka. Dlatego muszę wziąć tu. Dobra. Nie ma co się wygłupiać. Spróbujemy zagrać jeszcze raz. Ciężkie partie, ale fajnie, że gra gościu. W ogóle z tym hetman, no hetman H5 poproszę jeszcze raz. No. Ewidentnie albo będzie coś innego kombinował. No teraz to już mam złość sportową razy dwa. No nie, no naprawdę. Ewidentne lekceważenie przeciwnika takim posunięciem. Nie może tak być, że on będzie wygrywał takie partie grając w ten sposób. Czarne to już mają o wiele lepszą pozycję. Tylko to, że jest lepsza, to nie znaczy, że już wygrana. Pójdę sobie tędy.
trochę mi się już to nie podoba, coś tu skrzeniłem, może E5 trzeba było. Jak bardzo ważna jest psychika w szachach. Co on takie ruchy dobre wykonuje cały czas i tak szybko? Nie to, żebym coś insynuował. No dobra, tak, no jak zagra mi tu, to ucieknę. No bo co mogę? Zagrał. Bez zastanowienia. Nie, no gość jest czysty, po prostu gra dobrze. Ale jak szybko. Dlaczego tu nie mogę wziąć? Tu wejdzie. Co? Tu mogę wziąć. No dobra, tak. O co chodzi? No dobra, hetman C7. Ojejku, ten skoczek strasznie źle wygląda. A nie mogę tu teraz? No gość gra dziwnie w sumie. Bardzo dziwnie gra, tu grozi, okej, no to widzę jeszcze. Na skoczka wyprowadzę, bronię przy okazji tu. No mam parę pionów więcej. Okej, tak. Tak, 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 tak. Ojejku, przecież nie mogę tutaj, goniec pilnuje. Kurczę, balans, słuchajcie, no nie wiem, co się dzieje dzisiaj ze mną. No robi się źle. Jak on zbije, to jeszcze myślałem o tym, ale widzę, że jest G4. Od razu G4. Dlaczego ty tak szybko grasz, się pytam. I to takie ruchy w ogóle z kosmosu, jak dla mnie. Bije, no o co chodzi? No dobra, widzę. No i co, królem mam tutaj zagrać, czy tutaj? Jakość mogę oddać. No dobra, gram tu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jestem zdegustowany strasznie. No dobrze, weźmiesz mi tu, jasne, to widzę. No jakość weźmiesz. Z jakością to jeszcze się pogodzę, bo jakieś tam pionki więcej. Co? Tutaj to tu. Ale chwila, jest jeszcze na związaniu. Dobra, to jeszcze może chwilę pożyję. Ale to też jest w trąbę. Niesamowite. Tu jeszcze mam opcję wybicia, jak zagra tak. Matko Boska, co tu się wyrabia? Dlaczego on tak szybko wykonuje te posunięcia? Ojejku, podstawiłem tutaj, to jeszcze ja zagrałem źle. Nie no, w ogóle... O co chodzi? Dobra, to jest w trąbę, to jest koniec partii. Zagram z nim jeszcze raz. Znaczy, postaram się. Postaram się teraz zagrać, nic nie poświęcać, bo widzę, że jak poświęcam, to coś tu mi... Coś tu mi nie gra. No dlaczego tak długo wykonujesz pierwsze posunięcie, gościu? Wiecie, już mi jakie do głowy rzeczy przychodzą, co nie? Takie wyjście hetmanem na początku też nie musi mieć znaczenia. No dobra, gra inaczej, tak. Spróbuję grać po prostu na równym drewnie, żeby niczego nie podstawić. Wszystko wymieniam, żeby tu niczego nie podstawić. Znaczy, no może nie w ten sposób, że wszystko wymieniam, ale po prostu będę starał się nie grać w bardzo skomplikowanej pozycji, tylko wymienną. Nie no, po prostu czasami skoczek E7. Co to za posunięcie jest? Zwykle tutaj grają. No tak. No to skoczek F3, skoro nie ma skoczka F6.
Pytanie, czy zrobić długą? Nie, zrobię krótką. No, szybkie wymiany, dobra. No i co dalej? A5, to jest bardzo dobre posunięcie. Okej. Okay. No to zagramy po ludzku, wieża C1, bez jakiegoś tam kombinowania większego. Okej, okay, tu chcesz wejść. Możesz wejść. Może tak. Nie wiem, nie mam pomysłu. Jestem trochę zniesmaczony trzema porażkami. No dobrze, zagram aktywnie skoczkiem. A, może tak zagra. Nie wiem, może tak. To wrócę. No tak, no to wezmę. No dobrze, to skoczek na A4. Tutaj, tu. Dlaczego tak szybko grasz? Tutaj, wymieniam. Teraz zastanawiam się, czy po wymianie nie wybić pionkiem. Ale chyba nie. Tutaj chyba trzeba raczej wieżą zbić. Tak, tutaj trzeba raczej wieżą. Liczę na B6, to się osłabi punkt C6, ale B6 nie nastąpi. Raczej nie. No właśnie, G5. To nie wiem, idę sobie tak. Zajmuję aktywną pozycję. Aha, hetman B6. Co on tutaj? No dobra, zdwajam wieżę. No i co teraz? No, atakujesz mnie szybko, okej. Okay. Szybko mnie atakujesz. Król G7 mi się wydaje, że jest fajnym ruchem. Ha! I zagrał. Ciekawe. Ciekawe ciekawostki. Nie wiem, staję w miejscu, gram tak. Nie widzę planu dla siebie sensownego. Choć mogłem tutaj. F5. Szybkie zagranie. No dobrze. Tak grozi może. Nie wiem. Może tak, może nie. Może tak i tutaj w takim razie. Na B3. Ale gość jak szybko gra, nie? Znaczy, ja gram szybciej zdecydowanie, ale... No i co? No i stoję w miejscu. Zobaczymy, co zagra. No, on poprawi swoje figury. A, okej. Okay. Tak szybko to działa. No działa. Jak szybko zagrał. To działa. Tu mi zdejmuje. No albo najpierw tu. No tak. No dobrze. Będę się bronił. Mam wyjście? No bronię. Tu. Aha, podstawiłem pionka. Ciekawe, dlaczego tak długo myślę nad takim ruchem prostym. Dobra, tak gram. Nie, jestem totalnie zniesmaczony, słuchajcie. Nie wiem, co tutaj się wyrabia. Albo jest... Może jest wszystko w porządku, nie wiem. Albo mi coś tutaj... Niestety coś mi może tu nie odpowiadać. Tak mi się coś wydaje. Dziwnie to wygląda. Zaraz spróbuję sprawdzić, jak to... Nie mam jak się bronić przed tym. Z partii. Dziękuję. Okej. Okay. Nie gram już z tobą. Blitz 1100. Bullet 1200. No tak, a szybkie 2327. Okej. Okay. Partie. 674 partie. Nie
Nie, no nie chciałem Hikaru, co tu, dlaczego mi Hikaru wyskoczył? Zaraz sobie coś zerknę tylko jeszcze. Dokładność. A ja nie mam tutaj. Nie mam tutaj niestety. Niestety. Wejdę sobie na swoje konto. Aż z ciekawości go na waszych oczach sprawdzę, bo. Naprawdę coś mi tutaj nie pasuje. Jak się wyszukuje zawodnika? Tutaj może się wpisuje. Zobaczymy. Tak, tutaj się wpisuje zawodnika. Czy to mi coś zmieniło? Ja tu słabo operuję na czeskomie, więc wybaczcie za te zawiechy. Wygrane 384, porażek 228. No dobrze, ale te porażki były gdzie? Dobra, wejdę po prostu w partię, tak z ciekawości zobaczę, jaka jest tutaj. Dokładność. Gość ma dokładność 91,3. Okej. Tak szybko przelecę, jestem ciekawy, czy... Ja sobie zdaję sprawę, że ja też błędy popełniałem. Czy jakieś genialne ruchy były? Chociaż to może jest mało ważne. Dobra, nie, nie, nie. Inną partię. Cofnij to. Tutaj, tutaj i tutaj. Przegląd, przegląd, przegląd. Okej. 93,4 dokładność. No spoko. Wiadomo, że tutaj zobaczcie, Hetman H5 jest ruchem złym na początku, to jest oczywiste, ale to nie znaczy, że tak silnik nie może zagrać teoretycznie, a potem grać już dokładnie, prawda? O, C4 jest złym ruchem? Dla niepoznaki może. Ale to dziwnie jest skonstruowane. Co mówi silnik na ten temat? Czego silnik mówi źle? Aha, bo tu. A to trzeba się znać na szachach, żeby takie ruchy wykonywać. No dziwne, dziwne, no ale to okej. Okay. No ja tutaj nikogo nie oskarżam. Nie oskarżam, ale patrzę dokładność, że jest porażająca. Dobra, tutaj dokładność czarnego 93,6. No świetnie, a tu 93. Ciekawe. Ciekawe, jak to wygląda w ogóle na jego niku w statystykach? Czy da się to jakoś sprawdzić? U jakiegoś innego gościa zobaczę. W ciekawości, z jaką dokładnością gość gra. Dokładność 97,5. O, zadziwiające. Zadziwiające to jest wręcz. Jakąś partię przegrał. O, tu też zerknijmy. No to wiecie, to tak można sobie sprawdzać gościa i sprawdzać. Tutaj miał dokładność mniejszą. Okej, okay, ale tamten miał dużą. No dobra, to oczywiście nic tutaj nie znaczy. Nie wiem. Powiem wam szczerze, jeszcze spróbuję zobaczyć jego po prostu nick, jak to wygląda. No oczywiście jakieś tam porażki miał, ale bardzo dużo zwycięstw oczywiście. A w blicu?
Nie wiem, ja się nie znam na czeskomie, nie wiem jak to dokładnie sprawdzić, ale podejrzana sprawa. 11 lipca założył konto. Nie wiem, czuję się zniesmaczony. Jakoś tak dziwnie to wszystko wyglądało. Nie wiem co powiedzieć, słuchajcie, oceńcie sami. Ja dziękuję wam za odcinek. Cztery porażki. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Wybaczcie, no. Granie w internecie zaczyna tracić sens przynajmniej na 10 minut od pewnego poziomu, bo znaczy tak mi się wydaje, bo nie chcę tutaj też jasno deklarować, ale wydaje mi się, że gość coś tutaj ma na sumieniu, może robił to inteligentniej, ale jakoś takie miałem wrażenie dziwne, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, nie oskarżam, może po prostu grałem słabo, ale cztery partie słabo, z jego dokładnością ponad 92 średnia, 93 średnia. Nie mam pojęcia. Dobra. Dzięki, trzymajcie się, oby do zobaczenia w speedrunie.